Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Państwo czy Panie Ministrze! Do pytań, które zadał pan poseł Tadeusz Tomaszewski, się przyłączam, ale o zakresie tej ustawy będę mówiła krytycznie, że to kolejna ustawa Inwigilacja Plus. Nie dość wam było, ale to szczęśliwie nie przeszło, donoszenie w sprawach możliwości zarażenia na COVID totalnie każdy każdego, a w tym przypadku, w tej ustawie proponujecie, aby bez prowadzonego postępowania podatkowego, tak jak sprytnie zrobiliście w Polskim Ładzie, który wchodzi od 1 lipca tego roku, w przypadku prowadzenia postępowania podatkowego o informacje, między innymi zgodnie z przepisami prawa bankowego, do danych osobistych, rachunku, prowadzenia rachunku, tego wszystkiego, co klient ma w banku. Ale w tym przypadku państwo wprowadzacie artykuł 297e dostępu do naszych danych bez prowadzonego postępowania podatkowego przez KNF. Zdecydowanie nie ma potrzeby. Prokuraturę, policję, CBA. Państwo macie już system Pegasus, gdzie nas śledzicie. Z CBA wyniesiono 6,5 miliona złotych. Zajmijcie się 6,5 milionami złotych i aferą respiratorową i egzekucją, a nie dostępem do naszych danych. Nie chcemy tej inwigilacji plus. Dziękuję bardzo.